Aby otrzymać dostęp do sekcji, przeczytaj poniższą frazę głośno i wyraźnie, patrząc prosto w kamerkę zamontowaną na terminalu. Incydent PL202. Po incydentu. Po opracowaniu najnowszej formy przechowalni SCP-PL200 zdecydowano, że dla bezpieczeństwa nie należy dopuszczać do ryzyka kontaktu z podmiotem przez ludzi. By to osiągnąć, opracowano specjalnego robota, który zajmować się miał konserwacją przechowalni. Przebieg. Nagranie usunięte. Urządzenie wjechało do przechowalni. Zamiast pojechać do wskazanego miejsca, w którym występowała usterka, zatrzymało się przed podmiotem, podnosząc ku niemu wmontowaną kamerkę. Robot przestał reagować na jakiekolwiek polecenia personelu, sygnalizując odmowę pisemnie. Po 3 minutach zaczął masowo informować o pomyślnym wykonaniu zdjęcia z częstotliwością około 1000 ujęć na sekundę, dopóki nie doszło do jego przegrzania oraz spalenia. Ostatnim sygnałem, jaki się od niego pojawił, była informacja o rozpoczęciu przesyłania zdjęć do połączonych serwerów. Uległ awarii przed finalizacją procesu. Ani jedno zdjęcie nie znalazło się na serwerach fundacji. Skutek. Powołano i przeszkolono działającą w obrębie placówki jednostkę konserwatorów w celu dokonywania ewentualnych prac wewnątrz przechowalni. Całkowicie zabroniono używania do tego zadania robotów autonomicznych oraz półautonomicznych, a także urządzeń sterowanych zdalnie. Ładowanie automatycznej wiadomości rozpraszającej. Ładowanie zakończone. Ruchy protruzyjno-retruzyjne to ruchy wykonywane przez żuchwę człowieka podczas przeżuwania pokarmu. O protruzji mówimy, gdy żuchwa się wysuwa, a o retruzji, gdy się cofa. Opis. Wygląd obiektu oraz jego główne właściwości anomalne. SCP-PL200 był w kolorze piasku, o posturze przypominającej człowieka. Jego skóra jest pomarszczona i sprawia... SCP-PL200 to istota przypominająca posturą człowieka, którego cechy budowy wskazują na płeć męską, o skórze koloru piaskowego, sprawiającej wrażenie bycia niemal całkowicie wyschniętą. Głowa podmiotu jest osadzona na długiej szyi, pozbawiona gałek ocznych. Bardzo charakterystyczną cechą bytu jest nienaturalnie szeroki uśmiech, podobny do tego obserwowanego podczas manifestacji anomalnych zdolności SCP-PL201, utrzymujący się cały czas i poszerzający się w stanie aktywnym, kiedy podmiot znajdzie się w pobliżu skupiska ludzi. Ładowanie automatycznej wiadomości rozpraszającej. Ładowanie zakończone. Cykl Krebsa, zwany także cyklem kwasu cytrynowego, to trzeci etap procesu oddychania komórkowego w warunkach tlenowych w organizmach eukariotycznych i niektórych organizmach prokariotycznych. Jego zewnętrznym substratem jest wytworzony w reakcji pomostowej acetylokoenzym A, który umożliwia przekształcenie szczawioodstanu w cytrynian i rozpoczęcie procesu na nowo. Dochodzi w nim do fosforylacji substratowej oraz zredukowania NAD+ oraz FAD do NADH i FADH2, które, jako przekaźniki elektronów, transportowane są do błony mitochondrium w celu umożliwienia przeprowadzenia łańcucha oddechowego. Ciało istoty posiada znikome ilości masy mięśniowej i przypomina stanem egipskie mumie, lecz bez pozbycia się ich organów wewnętrznych. Mimo to SCP-PL200 jest zdolny do poruszania się i w postawie stojącej osiąga 2,2 metra wysokości. Wartość ta uwzględnia zaawansowaną skoliozę podmiotu, która staje się wtedy widoczna. W stanie pasywnym obiekt zawsze siedzieć będzie na małym krzesełku przypominającym wyglądem te pochodzące ze starożytnego Egiptu, wyprodukowane za czasów podbojów Aleksandra Wielkiego. Podczas aktywności podmiotu krzesło znika tylko po to, aby pojawić się z powrotem w miejscu, gdzie zasiądzie podmiot. Dzieje się to tylko w czasie jego ponownej dezaktywacji. Byt, zarówno w stanie pasywnym, jak i aktywnym, wydaje z siebie świszczące i dobrze słyszalne odgłosy, rytmiką i brzmieniem sugerujące oddychanie. Potęguje to chęć, która instynktownie pojawia się podczas bycia w odległości mniejszej niż 1 metr od podmiotu, by odwrócić się i spojrzeć na niego. Podmiot dodatkowo w niewyjaśniony sposób potrafi ingerować w otoczenie podczas bycia w stanie pasywnym. Jeśli przestrzeń, którą ma do dyspozycji w przechowalni, jest mniejsza niż 125 m sześciennych, będzie on wyniszczał ją do momentu osiągnięcia pożądanej ilości miejsca. Dlatego próby uwięzienia podmiotu za pomocą zalania go betonem czy żywicą epoksydową zakończyły się porażką i nie dały oczekiwanych rezultatów. W przypadku posiadania odpowiedniej przestrzeni, miejsce bytowania SCP-PL200 będzie ulegać tylko nieznacznym uszkodzeniom mechanicznym lub naturalnym, które niekonserwowane mogłyby doprowadzić do powstania wyrwy w przechowalni i narażenia personelu na niezamierzony kontakt z podmiotem. Ładowanie automatycznej wiadomości rozpraszającej. Ładowanie zakończone.
Cykl Kalwina to cykl reakcji prowadzący do wytworzenia aldehydu 3-fosfoglicerynowego, który potem może zostać przekształcony w glukozę na bieżące potrzeby komórki. Skrobie, cukier zapasowy u roślin, lub sacharozę, cukier transportowy u roślin, zachodzący u fototrofów oraz chemotrofów. Jego zewnętrznym substratem jest tlenek węgla 4, który umożliwia przekształcenie rybuloso -1,5-bisfosforanu w cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego, co umożliwia cyklowi rozpoczęcie się od nowa. Do napędzenia niektórych etapów. Cykl wymaga siły asymilacyjnej wytworzonej podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła lub reakcji przeprowadzanych przez organizmy chemosyntezujące. Główną właściwością SCP-PL200 jest stwarzane przez niego zagrożenie poznawcze oraz informacyjne. Myślenie o wyglądzie, o właściwościach czy cechach podmiotu bądź wiązanie z nim instancji SCP-PL201 prowadzi, z mniejszą lub większą efektywnością, do wpadnięcia w trans, w którym każda myśl generuje kolejną i utraty kontroli nad własnym ciałem. Osoba w transie będzie się zachowywać agresywnie w stosunku do siebie i innych, dopuszczając się poważnego krzywdzenia celu swojej agresji, w większości przypadków doprowadzając do śmierci zaatakowanej osoby bądź siebie. Informacje o podmiocie wywierają także wpływ memetyczny na ofiary. Często ludzie znajdujący się pod wpływem anomalii będą głośno opisywać byt w celu rozszerzenia jego wpływów. Nie jest wykluczone, że mogą do tego próbować użyć także internetu bądź innych środków komunikacji, a obserwacja zachowań ofiar podmiotu podczas dotychczasowych przełamań zabezpieczeń wskazuje na rozwijanie formy. Jaką przyjmuje informacje o podmiocie. Ze zwykłego głośnego opisywania go, niektóre osoby w transie przechodzą do, na przykład, kamuflowania informacji o obiekcie. Powoduje to, że osoby nie stosujące się do procedur mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że konkretne informacje, na które są wystawiane, są tymi, które stanowią dla nich znaczne zagrożenie. Ludzie znajdujący się w tym stanie są tym bardziej niebezpieczni, im lepsze jest ich wyposażenie, gdyż wbrew pozorom ich inteligencja nie zanika. Nadal są zdolni do rozwiązywania problemów, na które napotkają, oraz do używania różnych przedmiotów w sprzyjających warunkach. Przyrost nowych osób w trasie może być nawet wykładniczy, doprowadzając w konsekwencji do scenariusza klasy AK, a fakt, że sytuacje takie poskutkowały już śmiercią prawie wszystkich mieszkańców wioski na Podkarpaciu oraz prawie wszystkich członków personelu dwóch ośrodków badawczych, w połączeniu z naturą obiektu i łatwością, z jaką można doprowadzić do przełamania zabezpieczeń, zauważył nad przydzieleniem go bezwarunkowo do klasy Keter oraz nadania mu czerwonego poziomu zagrożenia. Skutecznym sposobem na trwałe wyprowadzenie kogoś ze stanu transu jest podanie tej osobie środków amnezyjnych, które usuną pamięć o bycie. Podmiot wykazuje także właściwości wpływające na funkcjonowanie niektórych urządzeń elektrycznych w jego pobliżu, ściślej dronów z rejestratorami obrazu, sprawiając, że uczestniczą w rozprzestrzenianiu jego wizerunku. Szczegóły w incydencie PL202. Ograniczeniem SCP-PL200 wydaje się być światło słoneczne. Za każdym razem, kiedy podmiot miał z nim kontakt w stanie aktywnym, cofał się i próbował go uniknąć. W stanie pasywnym nie wywiera ono na niego większego wpływu. Ładowanie automatycznej wiadomości rozpraszającej. Ładowanie zakończone. I to za to metoda podziału komórkowego zachodząca w komórkach somatycznych. W jej wyniku powstają dwie komórki o ilości materiału genetycznego takiej samej jak komórka macierzysta. Umożliwia wzrost organizmów oraz regenerację tkanek i narządów, a dla organizmów jednokomórkowych jest głównym sposobem przedłużania gatunku. Wpadnięcie kogokolwiek w trans, co czasami zajmuje tylko parę sekund, powoduje przejście SCP-PL200 w stan aktywny i daje mu możliwości ucieczki z przechowalni. Za pomocą zdolności do dowolnego przenoszenia się w okolice osób znajdujących się pod wpływem anomalii oraz sporadycznie do SCP-PL201. To z kolei umożliwia podmiotowi bycie zauważonym przez większą ilość ludzi, co prowadzi do niemal natychmiastowego wprowadzenia ich w trans. Podobny efekt daje obserwacja SCP-PL201 podczas manifestacji, jednak sytuacja jest tutaj o tyle korzystniejsza, że w zdecydowanej większości przypadków widzi ją naraz tylko jedna osoba. Tym samym co obserwacja bezpośrednia bytu, skutkuje oglądanie jego zdjęć, na którym jest w miarę dobrze widoczny i rozpoznawalny.
Trafionym sposobem na ominięcie tej właściwości przez fundację jest zamontowanie słabej jakości kamer termowizyjnych w przechowalni i możliwość sztucznego obniżenia jakości oraz równoległego wprowadzenia termowizji w pozostałych kamerach w placówce macierzystej, jak i w innych placówkach. Sprowadzi to SCP-PL200 do postaci plam ciepła na obrazie, co jest wystarczające do skutecznego monitorowania stanu i pozycji podmiotu, przy okazji nie stwarzając dużego zagrożenia poznawczego. Nie dotyczy to kontaktów bezpośrednich. Zastosowanie gogli termowizyjnych podczas jednego z przełamań zabezpieczeń przez obiekt skończyło się porażką inicjatywy. Na działanie zarówno SCP-PL200, jak i SCP-PL201 odporne są osoby, które nie znajdują się wtedy w stanie świadomości. Na przykład śpią, są nieprzytomne lub w śpiączce. Zaobserwowano też, że osoby takie nie mają możliwości odzyskania przytomności, kiedy podmiot, będąc w stanie aktywnym, znajduje się w promieniu 100 metrów w linii prostej od nich, a kiedy przejdzie w stan pasywny, diametralnie zwiększą się ich szanse na nagłe wybudzenie się i szybki powrót do pełnego zdrowia w przypadku nieprzytomności lub śpiączki. Podmiot, w przeciwieństwie do instancji SCP-PL201, posiada dodatkowo zdolność wpływania na osoby znajdujące się w stanie połowicznej świadomości, tudzież na przykład doświadczające paraliżu sennego, wprowadzając je w trans i rozbudzając je całkowicie. Ładowanie automatycznej wiadomości rozpraszającej. Ładowanie zakończone. Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość. John Fitzgerald Kennedy. Dodatek SCP-PL4. Znalezisko dotyczące pochodzenia podmiotu. Niedługo po zniszczeniu przez doktora Jana Kluczyna zdjęcia przedstawiającego SCP-PL200, fundacja odzyskała jego wycinek nie stwarzający zagrożenia. Na jego podstawie ustalone zostało miejsce wykonania fotografii. Okazały się nim być małe ruiny w Egipcie, około 20 km od popularnej miejscowości turystycznej. Na miejsce, po zabezpieczeniu samego podmiotu, wysłano odpowiednio wyposażoną MFO Labda 1 sprinterzy na wypadek spotkania innych instancji SCP-PL200. Jak się okazało, niepotrzebnie. Z ruin pozostała tylko jedna ściana, na której widniał napis w języku starogreckim i staroegipskim. Tłumaczenie. Tu znajduje się morderca, dzieciobójca i dezerter, odpowiedzialny za śmierć wielu kobiet i dzieci, wielu ludzi wolnych i niewolników, odpowiedzialny za spalenie wielu pól i sprowadzenie głodu na wiele ludzi. Niech imię jego będzie po wieki zapomniane. Niech nie wspomina o nim nikt. Niech stanie się potworem, którym zawsze skrycie był. Niech jego dusza odejdzie jako ostatnia spośród wszystkich. Niech jego karą będzie wieczna męka i wieczna pożoga, którą za sobą zasieje. Niech pamięta o tym, co na nim ciąży. Przeprowadzone na ruinach badania wykazały, że pochodzą one z czasów podbojów Aleksandra Macedońskiego. Z racji nieobecności podmiotu w tamtym miejscu podjęto decyzję o rozpoczęciu wykopalisk w celu jeszcze lepszego przybliżenia prawdopodobnego pochodzenia istoty. Tuż przy miejscu, w którym siedział najpewniej SCP-PL200, znaleziono wiele szczątków ludzkich z różnych okresów. Spis odnalezionych szkieletów, od najstarszych do najmłodszych. Kobieta z rozbitą głową. Stwierdzono samobójstwo. Trzymająca w rękach niemowlę za szyję w ciasnym uścisku. Obydwoje pochodzenia macedońskiego. 12 martwych żołnierzy macedońskich ze związanymi rękoma. Pozycje wielu z nich sugerują, że się nawzajem zagryźli lub skopali. 13 szkieletów chłopców w wieku od 6 do 10 lat. Pochodzenia macedońskiego oraz jednej osoby dorosłej, pochodzenia egipskiego, która najprawdopodobniej została zabita przypadkowo. 15 martwych mężczyzn, których okres życia datuje się na drugą połowę XIX wieku. Przy jednym z nich znaleziono rozpadający się notatnik, który potwierdził tę datę i wskazał, że była to grupa archeologów prowadzących wykopaliska w okolicach ruin. Niestety 90% zeszytu jest zniszczone w zbyt dużym stopniu, by było możliwe do odczytania. Jak ustalono, śmierć kobiety z dzieckiem od śmierci żołnierzy dzieli tylko parę dni, a żołnierzy od grupy chłopców tydzień. Odkryto też, że tablica powstała około tydzień przed tymi wydarzeniami. Dalsze wykopaliska nie ujawniły niczego nowego w kwestii pochodzenia podmiotu. Uwaga! Wykryto ulegnięcie anomalnemu zagrożeniu informacyjnemu. Członek personelu medycznego oraz funkcjonariusze ochrony są już w drodze. Zamykam dokument. Wniosek PL201 2019 roku. Wnioskodawca: doktor habilitowany nauk psychologicznych Krzysztof Sawicki, kierownik projektu SCP-PL200. Treść wniosku. Wnoszę o zmianę decyzji w sprawie powołania osobnego zespołu zadaniowego do opracowania drugiej procedury awaryjnej. Moi ludzie, którzy mają dostęp do pełnej dokumentacji, z pewnością zdolni będą do opracowania efektywniejszych procedur niż zespół, któremu dostarczy się szczątkowe informacje. Status wniosku odrzucono. Komentarz? Nie ma powodów do obaw, doktorze. Dołożymy wszelkich starań, by wypracowane rozwiązania były wystarczające. Wniosek PL202 2019 roku. W
Wnioskodawca: doktor habilitowany nauk psychologicznych Krzysztof Sawicki, kierownik projektu SCP-PL200. Treść wniosku. Wnoszę usprawnienie środków bezpieczeństwa dotyczących samego dokumentu. Zaproponowane przez Was automatyczne rozpraszacze są w naszej opinii niewystarczające. Wytyczne techniczne oraz prace badawcze opracowane przez nasz zespół znajdują się w załączniku. Status wniosku zaakceptowano. Komentarz. Wniosek PL205 2020 roku. Wnioskodawca: doktor habilitowany nauk psychologicznych Krzysztof Sawicki, kierownik projektu SCP-PL200. Treść wniosku. Wnoszę o ponowne opracowanie procedury PL200 beta. Odkrycia dokonane przez nas zespół archeologiczny w Egipcie, porównane z zachowaniem podmiotu, podpodmiotów i osób w transie podczas przełamy zabezpieczeń, skłoniły nas do wysunięcia wniosków, że proponowane aktualnie czynności nie odniosą pożądanych skutków. Status wniosku odrzucono. Komentarz. Wnosi pan o to samo już trzeci raz. Nie zamierzamy się powtarzać. Według naszych modeli aktualne procedury są wystarczające do skutecznego zapobiegnięcia globalnemu wyłomowi. Doskonale wiemy, jak trudna jest pańska praca i jak wielka odpowiedzialność zarówno na nas, jak i na panu ciąży. Proponujemy panu pełnopłatny urlop w obawie o zdrowie tak cennego pracownika. Wniosek PL210 2020 roku. Wnioskodawca, doktor habilitowany nauk psychologicznych, Krzysztof Sawicki, kierownik projektu SCP-PL200. Treść wniosku. Wnoszę o ponowne opracowanie procedury PL200 beta. Zdjęcie, które doprowadziło do odkrycia przez nas SCP-PL200 w chwili dokonywania się tej tragedii, miało 3 lata i nie było umieszczone absolutnie nigdzie. Patrząc na to, że to miejsce było tylko 20 km od popularnej miejscowości turystycznej, gdzieś jeszcze na świecie może tykać bomba zegarowa, której detonacji nasze procedury awaryjne po prostu nie podołają. Status wniosku? Oczekuję rozpatrzenia od miesięcy. Wniosek PL215 2020 roku. Wnioskodawca, doktor habilitowany nauk psychologicznych Krzysztof Sawicki, kierownik projektu SCP-PL200. Treść wniosku. Status wniosku usunięto. Komentarz. Informujemy, że zarówno spożycie alkoholu w pracy, jak i publiczne zniewagi osób wyższych rangą są sprzeczne z regulaminem pracy w fundacji i grożą za to poważne konsekwencje dyscyplinarne. W pana przypadku zaprzestaliśmy jednak na udzieleniu i wpisaniu panu oficjalnej nagany, licząc, że takie zachowanie z pana strony się nie powtórzy. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni usunąć pana ze stanowiska kierownika projektu. Braciszku, co ci uderzyło do głowy? Uspokój się. Wniosek PL216, 4 godziny temu. Wnioskodawca Krzysztof Sawicki wraz z już niecałym zespołem badawczym. Treść wniosku. Wczoraj doszło do kolejnego, 10. już przełamania zabezpieczeń. Wydaje nam się, że procedura PL200 alfa jest coraz mniej efektywna. Widzieliśmy, jak nasz dobry kolega Marek Trzebnicki nie zdążył się schronić. Myśleliśmy, że aparatura zadziała, lecz nie miała, jak instancja SCP-PL201 z zaskoczenia zerwała mu ją z głowy i wprowadziła go w trans. Widzieliśmy, jak rozbijał swoją głowę o ścianę, mamrocząc coś pod nosem. Jego żona, nasza koleżanka, to widziała. Udało się dokonać ponownego zabezpieczenia, lecz następnego ranka znaleźliśmy Marię Trzebnicką, martwą w swojej sypialni, z pustym pojemnikiem na leki i szklanką po wódce. Wnoszę o udzielenie nam urlopu i konsultacji psychologicznych tym, którzy będą tego potrzebować. Zapewnijcie, proszę, środki amnezyjne. Status wniosku zaakceptowano. Komentarz.